No dobrze. Dawido? Góra. Połóż się. Padło pytanie o to, jak sprawić, żeby szczeniak przyszedł do nas z zabawką na samym początku. Słuchajcie, po pierwsze to, tak jak mówiłam, podkładanie szczeniakowi zabawki do ręki. W sensie on przychodzi, żeby się do was pomiziać, żeby coś tam porobić, pogryźć was po rękach. Weźcie zabawkę, pokażcie mu ją. Niech sobie memła razem z wami. Niech zobaczy, że zabawa z wami, zabawku bezpośrednio, leży sobie na kanapie z wami. Memłajcie z nim piłkę, zabawkę, pluszaka, cokolwiek. Żeby po prostu bawił się razem z wami. Żeby zbudować w nim to skojarzenie, że zabawa z wami jest fajna, miła i przyjemna. No ja tak zaczęłam z młodym robić i to przyniosło jakieś tam całkiem spoko efekty. Mam dobry tu słowiański przykład, mam nadzieję, że doceniacie. I co? Później czuro, rzem, połóż się, czuczu. Mamy piłkę, szarpaczek. Polecam szarpaczki na początek. I pokazujemy szczeniakowi, że szarpanie się z nami jest ekstra. Nie bardzo mu na początku oddajemy ten szarpak, ale on zawsze ma poczucie, że jest super. I później robimy coś takiego. Jak on jest w wirze zabawy i jest to super ekstra i się bawi z nami, to przez sekundę puszczamy i wołamy go do siebie. Robimy takie, dawaj, 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 dawaj. O, widzicie? I on nawet nie zauważył, że go puścił, a jednego nam przyniósł. I to jest super ekstra, dawaj, 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 dawaj. I niby trochę ucieka bokiem, bo biegnie bokiem, bo nie do końca mi przynosi, tylko biegnie po prostu w moim kierunku. Ale ja go przechwytuję i się z nim bawię i mówię mu, że jest ekstra. I robimy tak, dawaj, 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 dawaj. Super, super, super. Jak mam szczeniaka, który zupełnie nie chce tego robić, chociaż ciężko mi w to uwierzyć, bo jak go rozbawicie i będzie super, super, to on nawet naprawdę nie zauważy tej pół sekundy puszczenia tej zabawki. No ale załóżmy, że ma tą zabawkę, no i sobie, no i tak o, i się nami nie interesuje za bardzo. Możecie wtedy zrobić tak, super barwa, jaki super pies. O, ale super pies. Tak? Podchodzicie i to ty? Jakby to ty wymuszasz na to jeszcze, nie chodź za mną, bądź psem, który nie chce się bawić. I podchodzisz do tego szczeniaczka, robisz czuro. Podchodzisz do niego i robisz takie, no co tam masz? Ło, brawo, super pies. I tak pokazujesz, że z tobą jest super. Że z tobą jest super, no możesz zrobić, dawaj, 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 dawaj. Z tobą jest super, nie? Ja wiem, że on już trochę umie, więc to jest trochę go trudniej pokazać, natomiast no o to chodzi. Jakby zbudujcie w szczeniaku to przekonanie, że z wami zabawa jest super. Szarpaki są do tego ekstra na początek. Naprawdę polecam szarpaki, bo no bo z piłką tego nie zrobicie. Z piłką też jesteście bardzo blisko tego szczeniaka. On może tego nie lubić zwyczajnie, bo to jest presyjne. To jest presja, jaką wywieracie na tego szczeniaka. Ja na przykład temu psu robiłam oddzielne sesje dla smakołyki, żeby wyłaził na mnie. Żeby go to nie stresowało, bo na początku nie chciał tego robić. Bo to nie jest naturalne dla szczeniaka, żeby po nas łazi. Więc uczyłam go, że to jest super, że włożenie na mnie jest ekstra. I później z zabawkami na początku dajesz mu dużą przestrzeń, później trochę zmniejszasz. My robiliśmy na przykład tak, to jest ekstra, to jest ekstra, ekstra. No i teraz mam psa, którym mógł robić tak i to jest ekstra. I on nie czuje żadnej presji, mimo że jest bardzo blisko mnie. Patrzcie, patrzcie. I on się świetnie bawi z tym, a jakby na początku żaden pies się tak świetnie nie bawi, jak mu tak robicie. Bo trzeba go nauczyć, że to jest super, a nie, że to jest za bardzo. Puść, puść proszę. No i to tyle na ten temat.